Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym ze sklepu TK Maxx. Kupiłam kilka rzeczy, i kosmetyki, i ciuchy, i jakieś dodatki. Ja bardzo lubię ten sklep. Kiedyś mam wrażenie, że odwiedzałam go dużo częściej niż teraz. Później miałam taki przestój, ale jeszcze te parę lat temu potrafiłyśmy tam z mamą być parę razy nawet w tygodniu czasami i sznupać. I kupowałyśmy bardzo dużo fajnych rzeczy, swetrów, płaszczy, kurtek, butów. Ja teraz rzadziej zaglądam tam na ten dział z ciuchami i z torebkami i z butami, natomiast bardzo lubię tamtą część domową. Może nie jest tak, że zawsze tam coś kupię, ale bardzo często jestem w stanie tam coś wyszlupać takiego, co spokojnie z ręką na sercu mogę powiedzieć, że mi się podoba i bym chętnie kupiła. Nie zawsze kupuję, wiadomo, żeby też nie zawalić się tutaj rzeczami, ale dzisiaj akurat nie mam kilka fajnych rzeczy. Zaczniemy od zakupu, który cieszy mnie najbardziej chyba, czyli od okularów przeciwsłonecznych. Większość moich par pochodzi właśnie z TK Maxxu. Lelosiu! Bąbelku musimy zakałaszować. Mi się bardzo podobają, to jest Marc Jacobs, kupiłam, zapłaciłam za nie 100 zł i mają takie szylkretowe te oprawki i takie cieniowane jakby szkło, które zciemnia się ku górze, które, nie wiem czy to będzie, uda mi się to oddać jakby w aparacie, będzie to widoczne, ale te szkła są w takim złoto-żółto, jakby zielone, mają refleks jakby. Bardzo mi się podobają. Jeszcze mam metkę, bo ją dzisiaj kupiłam. Także uważam, że TK Maxx jest rewelacyjnym miejscem, jeśli chodzi o okulary przeciwsłoneczne. No chyba, że macie jakieś konkretne upolowane oprawki czy tam okulary, ale uważam, że o wiele przyjemniej jest płacić 100 zł niż 1000 zł dokładnie za ten sam produkt. Następnie mam skarpetki. Takie stopki. To jest chyba mój ulubiony rodzaj skarpetek, bo ich nie widać z... jakby jak mamy je ubrane i mamy trampki, to one nie wystają nam z butów. I teraz pokazuję Wam je, bo ich było dosyć dużo. Jeszcze były czarne i były też takie krótsza wersja. I zostawiłam sobie nawet opakowanie, chciałam to wyrzucić, szczerze powiedziawszy, w cholerę, ale to są skarpetki, które zrobione są również z bambusa. Mamy tutaj 71% to jest wiskoza z bambusa. I te skarpetki są tak milutkie, tak mięciutkie i są tak przyjemne w dotyku. Ja miałam jedną parę dzisiaj na stopach, i w ogóle się nie ślizgują, chociaż tutaj jest rozpiętość rozmiarowa dosyć duża, bo to jest europejskie od 37 do 42. Ja mam stopę w rozmiarze 39 i one były na mnie dobre. Myślę, że na 37 mogą być trochę za duże jednak. Natomiast to, co jest super, to one mi się zupełnie z tej stopy nie ześlizgiwały. Mają tutaj taki mały też silikon, natomiast ja tych skarpetek już przerobiłam bardzo dużo z najróżniejszych firm, i droższe, i tańsze. I nieważne, które i za ile i z jakiej firmy, one mi zazwyczaj jednak z tej stopy niestety spadają. A te bardzo fajnie się trzymały dzisiaj, także jeśli macie gdzieś TK Maxx w pobliżu, to polecam Wam pojechać zobaczyć, bo nie dość, że są właśnie milusińskie, mięciutkie i bardzo przyjemne w dotyku, no to przy okazji jeszcze się po prostu trzymają, a mnie niesamowicie frustruje to, jak chodzę, nie wiem, ubiorę skarpetki, ubiorę buty i przechodzę do samochodu, czyli jakieś 300 metrów i już mi ta skarpetka, mniej niż 300 metrów, i już mi ta skarpetka zdąży się zsunąć i po prostu chodzę jakby bez skarpetki. Więc te Wam mogę serdecznie polecić. Zobaczymy, jak one się będą zachowywać po praniu, ale no, dla tego materiału naprawdę warto. I kosztowały 28 zł za 3 pary. Następną rzeczą jest koszula, nad którą jeszcze się, szczerze powiedziawszy, zastanawiam. Również mam metkę, ale chcę ją sobie zmierzyć jeszcze do jakichś innych ciuchów. Ja bardzo lubię chodzić w koszulach, jak widać na załączonym obrazku. To jest akurat nie taka sukienka koszulowalniana, ale koszule bardzo lubię i chodzę w nich naprawdę często. Zarówno taki sportowy, ale bardziej casualowy, albo bardziej elegancki sposób, jakby uważam, że biała koszula, nie tylko biała, ale koszula generalnie jest jak trochę jak kameleon i można ją ubrać na milion różnych sposobów. I to jest koszula, ja Wam nagram może przebitkę jakąś, koszula z Tommy'ego, która spodobała mi się, bo ma połączenie dwóch jakby materiałów. Mamy taki zwykły materiał koszulowy, błękitny,
I są tutaj wstawki z takiego materiału, też jakby jak koszula męska. I ona jest jakby zrobiona naprzemiennie, że mamy część tutaj, jedna tej koszuli, to ta biała, aż biała, ta błękitna ma rękaw z materiału takiego, natomiast tutaj jest odwrotnie, mamy front z tego materiału w paski, a rękaw jest taki jakby z tej koszuli materiału drugiego, nie wiem jak to inaczej Wam wytłumaczyć. Do tego mam tutaj kieszonkę, z tyłu jest gładka, tylko tutaj góra jest w takim też tym materiale drugim w paski. Także muszę ją jeszcze przymierzyć, zobaczyć jak będzie wyglądała. Ona jest dosyć taka obszerna, to nie jest koszula absolutnie dopasowana, ale podoba mi się to łączenie materiałów dwóch i jest czymś innym, nie jest taka po prostu zwykła gładka. Także na nią się zdecydowałam. Następne dwa produkty to kosmetyki, firma Avalon, nie wiem czy się tak poprawnie ją wymawia. I ja na ten krem w szczególności natknęłam się ostatnio już przeglądając stronę Sephory, tam w kategorii krem nawilżający widziałam również ten. Nie miałam jeszcze żadnych kosmetyków z tej firmy, natomiast gdzieś tam ona się przewijała wśród tych dziewczyn, które ja oglądam i obserwuję. Wybaczcie te hałasy, ale tutaj mały szkodnik po prostu gryzie wszystko co się da, teraz gryzie tubę po plakatach. Natomiast to, co w tym kremie jest trochę przerażające, to jest jego cena, ponieważ on na stronie Sephory kosztuje 520 albo 510 zł, czyli umówmy się, nie mało. Natomiast ja go kupiłam w TK Maxie za 50. Także nawet jeśli okazałby się być do kitu, to i tak przeboleję kwotę 50 zł, no gorzej jakby za 5 stówek był do kitu. Także ja go sobie właśnie kupiłam, był co prawda ostatni, ale kupiłam dzisiaj również maskę z tej firmy. Także no zobaczymy, jestem bardzo ciekawa, bardzo ładnie, bo ja już otwierałam to pudełko, bardzo ładnie jest to zrobione. Ja na takie rzeczy też zwracam uwagę, oczywiście najważniejsze jest działanie, ale milej jest korzystać z ładnych rzeczy. Białe opakowanie ze złotą taką nakrętką i mamy szpatułkę do wyciągania kremu, żeby tam niekoniecznie musieć grzebać paluchem. Także jestem bardzo ciekawa, mi się kończy akurat nie, czy kończy, no jestem już tak bliżej końca kremu tego z Ole Henriksen, bo to się tak chyba powinno, nie Ole, tylko Ole. Nie wiem, tak gdzieś czy widziałam ostatnio, czy gdzieś nie mawiały. Więc mam po prostu następcę, jak skończę tamten, to zacznę używać tego. I drugą rzeczą również z tej firmy jest taka mała, bo to jest 25 ml, były też większe opakowania. Maska regeneracyjna i ona kosztowała 35 zł. Więc też niedużo, a tak jak mówię, no kosmetyki tej firmy są po prostu droższe. Patrzyłam na stronie Sephora, ona też jest dostępna, ale w większej pojemności, czy były też w słoiczku. Dwie ostatnie rzeczy są w zasadzie dla Leo, czyli dla pieska. Jedna została w samochodzie, muszę później po nią wrócić. Jest to taka piszcząca zabawka, kolejna zabawka, bo mały ma teraz fazę gryzienia wszystkiego i liczę na to, że któraś zabawka bardziej go zainteresuje, na dłużej chociaż przynajmniej, więc kupiłam mu jedną zabawkę i kupiłam mu również taką dużą poduchę, bo ona jest na niego naprawdę duża. Nie pokażę Wam jej tutaj teraz, wstawię gdzieś tu zdjęcie albo jakąś przebitkę, bo maluch już ją sobie tutaj zaanektował, że tak powiem, i leży na niej, właśnie gryzie na niej jakąś tą tubę. To by było na tyle, całe moje zakupy. Naprawdę jestem usatysfakcjonowana i bardzo się cieszę z tych rzeczy. Tym bardziej, że no jakbym chciała kupić je w normalnej cenie i w innym sklepie, to musiałabym wydać dużo, dużo, dużo więcej kasy, a tak to oszczędność jest gigantyczna. Także bardzo Wam dziękuję. Dajcie mi znać, czy Wy też lubicie kupować w TK Maxie. Wiem, że tam trzeba trochę się naszlupać często, ale uważam, że warto, bo można znaleźć super perełki. No i pochwalcie się, co Wam się udało tam fajnego kiedyś wygrzebać. Dzięki za oglądanie, buziaki. Pa!